Cześć, z tej strony Robert z Finansowej Płotki, dziś odcinek troszkę inny, nie o srebrze i złocie, ale też o tym, na czym można zarobić albo stracić, ale to już Wam za chwilkę powiem. Słuchajcie, często w moich materiałach poruszam tematy, w co inwestować, na co zwrócić uwagę. Oczywiście to jest tylko mój pogląd i ja wam mówię, w co ja inwestuję albo mm, czego warto się przyjrzeć, właśnie jak wspomniałem. Ale dzisiaj chciałbym was zniechęcić do kryptowalut, <laughs> ale tak zniechęcić? No, tak nie do końca. Ja uważam, że pieniądz wirtualny to jest czysta spekulacja, ale jeśli można na nim zarobić, to czemu tego nie zrobić, czemu nie skorzystać po prostu z okazji. No i tutaj właśnie pojawia się trochę zgrzyt, bo ktoś tam usłyszał od sąsiada, kolegi, no możecie sobie dopasować kogo chcecie, że na rynku kryptu można zarobić i tam zainwestujesz, zostaniesz milionerem. No... Już powinna Wam się zapalić lampka i pewnie większość z moich widzów już wie, że nie tak się zabieramy do inwestowania czy nawet spekulowania. Bo jak wspomniałem, moim zdaniem, kryptowaluty to taka spekulacja, na której można zarobić. Słuchajcie, no ale są wśród nas ludzie, nawet gdzieś tam w skręgu moich znajomych, którzy odbierali telefony od jakichś dziwnych firm, którzy namawiali ich na inwestowanie i teraz nie mają pieniędzy, policja jest bezsilna. Dlatego moim zdaniem, pierwsze, co trzeba zrobić, to się doedukować. I tutaj wchodzi nam, Rafał łapać. Słuchajcie, ze swoją książką. Ja już. To jest drugie wydanie książki, Jak bezpiecznie i bez pośpiechu wejść w świat kryptowalut. Ja już kiedyś robiłem recenzję książki, ale teraz mamy drugie wydanie. Tak się autorowi spodobała moja recenzja, że zostałem jednym z partnerów książki, więc pochwalę się. Gdzieś tutaj jest, malutka finansowa płotka. Słuchajcie, ale co do samej książki. Powiem Wam, że sporo czytałem zanim zająłem się krypto i gdzieś inwestowałem na tym rynku. Co prawda, większość, jakieś tam drobniaki mi zostały, ale większość moich kryptowalut sprzedałem. Ale zobaczcie, co tutaj jest. Po prostu kompendium wiedzy. Czym są krypto, jak powstały, jak inwestować. Wszystko, wszystko w świecie gamingu, krypto, jak rozliczyć kryptowaluty. Nawet tutaj e, naprawdę Rafał poszedł w pobandzie, bo poleca konkurencję, tak? podaje kanały, które śledzić z kryptowalutami, podaje książki, jakie e, czytać, jakie się doszkolić. No szacun za to, tak? No, bo każdy jak wydaje książkę, coś tam pisze, to raczej tak pod siebie robi, a tutaj jest wiedza zebrana po prostu e, w jedną... W jedną pigułę, tak? Można sobie poczytać. Jeszcze Wam pokażę wcześniejsze wydanie. O tak, chyba to teraz jest widoczne. Ja polecam książkę, bo dla mnie naprawdę to jest niezbędne. Jeśli zamierzacie, jeśli ktoś z oglądających chce wejść w świat kryptowalut, możecie oczywiście kupić coś innego. Ja przerobiłem tych książek trochę i w każdym gdzieś tam jest jakiś ziarnko prawdy. Z każdej książki oczywiście można coś wyciągnąć. No ale zaskoczyła mnie tutaj ta książka, że po prostu mamy od A do Z. Nie wiesz, czym są kryptowaluty? Wchodzisz i jak powstały, skąd się wzięły. Po kolei, rozdział po rozdziale jedziesz i. I można sobie przeanalizować. Nawet tutaj pojawiły się nowe rozdziały. Jak pasywnie generować dochód, na przykład na krywalutach tego nie było. Analiza techniczna w poprzedniej części też tego nie ma, więc też fajnie to wygląda. Ja polecam książkę, jeśli chcecie. Link w opisie podrzucę do książki Rafała. A w ogóle zobaczcie, jaka fajna zakładka. Dobra, filmik króciutki. Coś z biblioteczki finansowej Płotki. Jeśli chcecie, kupujcie. Jeśli nie, kryptowoltów was nie interesują. Ale mówię, jeśli można na czymś zarobić, to czemu nie spróbować. Dobra, dzięki.